tradycja. Dzisiaj będę chciała Państwu pokazać, w jaki sposób przygotować barszcz z czerwonych buraków kiszony. Jest to niesamowity probiotyk, bardzo zdrowy i można sporządzać na nim barszcz czysty, barszcz czerwony zabielany, jak również sok z tych kiszonych buraków. Jest wspaniały do picia i jest to, tak jak powtarzam, niesamowity probiotyk. No więc co potrzebujemy do sporządzenia takiego kiszonego barszczu? Buraki czerwone, proszę bardzo. Kminek, liść laurowy, ziele angielskie, czosnek, skórka zrazowego chleba i sól i letnią przegotowaną wodę. Nie może być to woda zimna, tylko letnia, bo wtedy szybciej się kisi i szybciej dochodzi do fermentacji. No więc najpierw obierzemy sobie buraki. Cieniusieńką skóreczkę. Szybciusieńko obieramy. Mamy buraki obrane, umyte, proszę bardzo. Kroimy plastry. Proszę. Tutaj mam przygotowane słoiki, jeden większy, drugi mniejszy, wcześniej wyparzone i wrzucam sobie plasterki surowego buraka do słoiczka. Proszę bardzo. Pokrojone. I kolejny. Cieniusieńkie plasterki. Dosyć dużo tego buraka wrzucamy, prawie cały słoik, żeby barszcz był jak najbardziej intensywny. Układamy jeszcze troszeczkę. O, wystarczy. I do takiego słoika dodajemy 6 ząbek czosnku, wcześniej obranego, dodajemy kminek, bardzo proszę, dodajemy 3-4 ziele angielskie i liść laurowy ze 2 listki i łyżkę soli. Bardzo proszę. I to zalewamy wcześniej zagotowaną letnią wodą. Proszę. Dopełniamy słoiczek do końca, zalewamy. Proszę. Na wierzch dajemy skórkę z chleba. A po co to skórka? Po to, żeby się nam barszcz szybciej i lepiej ukisił. I bardzo mocno zakręcamy. I tak przygotowany barszcz postoi sobie 3-4 dni. Zacznie kisnąć, kolor zacznie być intensywny, buraczany. Można go będzie zlać i można pić. Albo można przygotowywać na bazie tego barszczu barszcz czerwony czysty lub barszcz czerwony zabielany. Życzę smacznego!